Nazywam się Nikodem Maćkowiak, prowadzę gospodarstwo rolne we wsi Zmysłowo, to jest powiat rawicki, gmina Miejska Górka. W sumie posiadam gospodarstwo o powierzchni 300 hektarów. Specjalizuję się w produkcji rzepaku ozimego, buraków cukrowych oraz wszystkich zbóż potrzebnych do wyżywienia świń, gdyż posiadam też produkcję zwierzęcą, tuczniki w cyklu otwartym. Jesteśmy rolnikami z dziada, pradziada, ponieważ mój pradziadek, dziadek, tata też byli rolnikami. Rozrosło się to teraz do takich rozmiarów jak dzisiaj, dzięki też wizji, odwadze i zaangażowaniu moich rodziców. Dzisiaj ja jestem jak gdyby kontynuatorem tego wszystkiego. O aplikacji Xarvio dowiedziałem się z jakiejś reklamy prasowej, przeczytałem w gazecie i pomyślałem sobie, dlaczego by nie spróbować. I używam jej od dwóch sezonów. Urzekła mnie tym, że jest bardzo prosta w obsłudze, intuicyjna wręcz. I do tego pomaga podejmować właściwe decyzje, jak chodzi o stosowanie środków ochrony roślin. Oczywiście nic nie zastąpi bytności rolnika na polu, ale pomaga, zwłaszcza w przypadku dużych gospodarstw, na zastanowienie się, że aha, powinienem na tym czy na tym polu się pojawić, bo może tam występować jakiś problem i właściwie czy we właściwym terminie wykonać zabieg. Bo dzisiaj mamy bardzo duży natłok informacji, rzeczy, które musimy swoją głową ogarnąć i takie podpowiedzenie jest, bym powiedział, bardzo ważne i pomaga. Ta technologia, która jest dostępna, jest na wyciągnięcie ręki, pomaga naprawdę w uzyskiwaniu lepszych efektów i podnoszeniu efektywności gospodarowania, a o to nam wszystkim pewnie chodzi. Jeżeli chodzi o sygnalizację szkodników, zwłaszcza w rzepaku, pozwala ta aplikacja ten właściwy moment gdzieś tam wybrać. Tak samo w przypadku chorób grzybowych, zwłaszcza wiosną, kiedy jak gdyby ten okres jeszcze czasami jest utajonego rozwoju tych chorób, czy są na przykład jakieś okresowe susze, wydaje się, że tych chorób na polu nie ma, a one jednak po zagłębieniu się bardziej w łan roślin, też na przykład w zeszłym roku miałem taką sytuację, że rzeczywiście aplikacja pokazywała, że coś jest na polu, no przecież było sucho, no nie powinno się tam nic pojawić, jednak przyjazd na pole i dokładna lustracja plantacji pokazała, że jednak ten zabieg jest potrzebny, jest konieczny i został wykonany we właściwym terminie, bo potem efekty były bardzo dobre. U mnie na pewno aplikacja Xarvio ma przyszłość i na pewno będzie się to rozwijać z obopólną korzyścią i dla Państwa firmy, i dla nas.